Pam, 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 pam. Teraz nie wiem, czy zaczyna się kolejny odcinek Bulwaru Podlaskiego, czy zaraz wejdzie Neron z Koloseum. Albo Aida 2. Aida 2. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Okej, dziwnie. Witam serdecznie. Nie przejmujcie się tym, co najwyżej to wytniemy. Nowy tydzień. Zgadza się. Bulwar Podlaski ciągle z wami, ciągle od nas, dla was. Masa wiadomości ze świata, masa wiadomości z Polski, z Podlasia i witamy się cieplutko, witamy się serdecznie, dziękujemy za to, co się działo w tym tygodniu i przypominamy o rzeczach oczywiście istotnych, takich jak to, żeby pójść na wybory. Za tydzień, bo już za tydzień będzie za późno, żeby... Chwila. No, dziś jest 30. Jeszcze nie, ale to jest ważne, co mówisz. Możemy sobie żartować, możemy się śmiać, ale niezależnie od tego... Na kogo chcecie ten głos w urnie ulokować? Pójdźcie na wybory, skorzystajcie ze swojego obywatelskiego prawa i obywatelskiego obowiązku. Tak jest, tam możecie, dzisiaj. Tam możecie wybierać, kogo chcecie, ale jeżeli chodzi o Spotify'a i YouTube'a, to wybierajcie tylko Bulwar Podlaski. Tak. Tak się buduje! Na karcie może być 3 razy na niej, kto tam chcecie, ale na Spotify i YouTubie jest tylko jeden słuszny wybór. Więc... I mały spoiler. No? W tym roku nie ma nas na kartach do głosowania. Możecie dopisać. Więc subik, łapka w górę, ocenka. I jak to mawia młodzież? Ajde! Para pam pam pam! Okay. Nadworny trębacz. Ciekawostki. Kącik ciekawostek, ciekawostki, czyli Konrad Ciekawostka Mariański. Ja nie mam nic w tym tygodniu, ja mam tylko słówko, jak zwykle nadesłane przez jednego z naszych słuchaczy, ale... A co do słówek? Słówek. Masa ludzi pisze, ogrom. Piszecie do nas naprawdę w dziesiątkach, może nawet setkach. Zaczynacie strasznie zmyślać już. Tak, spamujecie, zmyślacie, wymyślacie, ale piszcie może na prywatne skrzynki, żebyśmy mogli sami tak. Siebie nawzajem zaskakiwać. Bo jeżeli piszecie na bulwar, to my obaj widzimy i wtedy nie ma już tego... dreszczyka zabawy. Nie możemy z siebie głąbów zrobić. A masz jakieś słówko? Mam z łaciny. Falelus. Falelus. Ale zanim przejdziemy do łaciny, to pojedźmy do Kanady. Czy wiesz, że? O, Kanada. Tak się nazywa hymna. W Kanadzie obchodzony jest dzień przeprowadzki, który wypada na 1 lipca każdego roku. I wtedy jest przeprowadzanych 25% wszystkich rocznych przeprowadzek tego dnia. Konstytucyjnie zapisane? Czy statystycznie tak wypada? Statystycznie. Wtedy... Zakładam, że jest to koniec roku szkolnego? Zaczynają się wakacje od lipca. I wtedy wiele restauracji, sklepy, dyskonty, między innymi dobre promocje robią na jedzenie, na piwa, na napoje, czy fast foody również wtedy mają fajne ceny, żeby zachęcić, bo wiedzą, że wtedy ludzie pracują, przeprowadzają się, nie mają czasu, żeby ugotować, tylko zamówić coś na szybko. Ciekawe święto. Ciekawe święto. Jedno. No. Efekt Taylor Swift. Czytałem, że coś się dzieje. Zgadza się. Amerykańska piosenkarka związała... Ale podoba mi się, jak my wprowadzamy naszych słuchaczy do kultury amerykańskiej i futbolu amerykańskiego. Co tydzień coś troszeczkę... Delikatnie. Tak delikatnie, małymi łyżeczkami. Ale to będzie się działo. Tutaj najpierw ci przedstawię bardzo fajną ciekawostkę, dane statystyczne, a następnie zaproszę cię do małej gry. Aha. Jesteś gotowy? Czyli musi być ten punkt, w którym upokorzymy Ufnala. Bo jesteś zbyt radosny. Wyprostowałeś się, przeciągnąłeś. No. Mogę? Dawaj, Taylor. Związała się z gwiazdą NFL Travisem Kelce. Najlepszy, jeden z najlepszych tight endów w historii. Pewnie obok Gronka jeden z dwóch najlepszych. I pojawiła się na ostatnim meczu niedzielnym między Kansas City Chiefs, w którym gra właśnie Travis Kelce i Cincinnati Bengals. I to było takie trochę ukoronowanie całej tej plotkarskiej historii, tak, bo nie było żadnego potwierdzenia, a Taylor zajęła miejsce w loży VIP razem z matką
Travisa. I to było dokładnie oficjalne potwierdzenie, że są razem, więc plotki zostały potwierdzone. W Polsce może Taylor jest średnio popularna? Nie wiem, jak jej popularność określić. Nie wiem, jak ci Swiftisi się mają w Polsce, ale myślę, że... Bez rewelacji. Że ludzie wiedzą. No, znaczy wiedzą, kto to jest, ale nie ma jakiegoś szału. Natomiast obecnie w Stanach jest to chyba najbardziej popularna. No Jezus, chyba od dekady. Ona jeszcze grała country, to zgarnia wszystko w country. Grała country wcześniej? Tak, zaczynała na country, później przeszła do popu i masakruje wszystkich po drodze. Więc, co wydarzyło się w niedzielę dzięki jej pojawieniu się na Arrowhead Stadium? Wzrost sprzedaży koszulek Travisa o 400%. Niemal 400 tysięcy nowych obserwatorów Travisa Kelce na Instagramie. Podcast Kelce wylądował na pierwszym miejscu na Apple Podcast w USA. 24 miliony widzów przed TV. Numer jeden tego Game Weeku i generalnie najlepszy wynik tego sezonu. Wzrost o 63% kobiet oglądających mecz NFL w wieku 18-49. O Jezu, a się chłopy musiały natłumaczyć, co tam się dzieje. O co chodzi? Chcę się dowiedzieć. O matko. A teraz co robią? A teraz co robią? A kiedy Taylor? A który to ten Kelce? A czemu teraz nie gra? A teraz czemu nie gra? Jak to defensywa? A teraz czemu nie gra? Piwo przestało smakować. Kurczak przestał. Ale kleli. Chrupka panierka inaczej smakowała. Kleli w domu chłopy. I odnotowano trzykrotny wzrost wyszukiwań hasła Chiefs, czyli drużyny Travisa w Google, w wyszukiwarce. I teraz, mój drogi przyjacielu, bo zmierzamy do zabawy. Aha. Można to nazwać efektem Taylor. Taylor. Swift Effect. Swift Effect. Będziemy mam śpiewać piosenki Taylor? Będzie po jednej nutce? Nie. Bo ja znam z jedną albo dwie. Nie. Więc Travis wybrał kobietę, która mu może nie obiecała nic, a dała wiele. A gdybyś ty otrzymał taką szansę od losu, jako wolny mężczyzna, który mógłby wybrać jedną z kobiet z całego świata. Żeby zbustowała mi staty? Ale poczekaj. No. I mogłaby ci obiecać coś, to którą byś wybrał? I teraz przedstawię ci cztery opcje kobiet. Gdzie jest wolność wyboru? No, teraz będziesz miał wolność wyboru. Mam cztery do wyboru? Masz cztery do wyboru. Cztery kobiety. Cztery kobiety do wyboru. I każda... 7 miliardów ludzi. Poczekaj, kolego. Hamuj konie. Hamuj, ciągnij lejce. I każda z nich daje tobie jakieś uposażenie. No. Każdy ekwipunek jest inny. Dobra, gotowy? Zżera mnie ciekawość. Dawaj. Pierwsza. Kleopatra. I z Kleopatrą dostajesz 30 własnych niewolników, dwie prywatne piramidy, dożywotni zapas koziego mleka i solówkę z Juliuszem Cezarem na śmierć i życie. Ile lat miałby wtedy Juliusz Cezar? Zależy, w tym roku byście się spotkali. B. Caryca Katarzyna II. O nie, to kurwa straszne. Właśnie. Zbieranie zawistna baba. Zbieranie żonkili 4 razy dziennie, czyli uprawianie miłości. Wszystkie ziemie z rozbiorów Polski dla ciebie na własność, które Rosja sobie przywłaszczyła. Tytuł cara i imperatora centralnoeuropejskiego oraz codzienne biesiady i przydział butelki wódki do wypicia co noc. No i solówka ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. No ale nie, zapłakany. To po liściu by umarł. Nawet ci go nie rzucam. Dawaj dalej. C. Margaret Thatcher. I daje, i z Margaret Thatcher przychodzi tytuł Sarah, dożywotni deputat węglowy, własny dywizjon 303, brytyjska kolonia. I solówka ze wszystkimi górnikami w Anglii. Na kilofy. Powiedzmy, część Bermudów z dostępem do konta Wielkiej Brytanii. I opcja ostatnia. Oby coś dobrego. Księżna Leia. O! Ale słuchaj, co dostajesz? Lord... Coś leci? Gramy w to! Księżna Leia, i co dostajesz w pakiecie? Lorda Vadera jako teścia. Nieżywy. Nazwanie rebelii w Star Warsach imieniem Krzysztofa Ufnala po wsze czasy. Tak. Artuditu jako prywatny lokaj 24/7. Pipup. Oraz Gwiazda Śmierci na własność.
Ban, ale starałeś się. No dobrze. Nigdy w życiu nie powiedziałeś tyle prawdy o Gwiezdnych Wojnach, co w tych gwiazdach. To ja. D! Brawa za wybór. Aż się prosi o piękną muzykę. Czemu nie poprzednie kobiety? Ale... Słuchaj, nie ma takich smarowideł, żeby w tę Margaret No to trudno. Ale z kolei caryca Katarzyna by dała ci to, czego Margaret by już może nie mogła. Caryca Katarzyna by kazała mnie rozstrzelać po tygodniu i zabrałaby wszystkie te tytuły, które mi przyznała, powiesiłaby moją rodzinę i spaliła wszystkie nieruchomości, których byłem właścicielem. Ale podobno... Po co mi taka? Była świetną kochanką. To psychiczna baba, już miałem takie. A Kleopatra? Nie lubię ciepła, wiesz. W ogóle nie mój klimat. W ogóle nie mój klimat. Jeszcze ci niewolnicy, jakby to wizerunkowo wyglądało. Zniszczyliby mnie w internecie. Jakby 30 czarnoskórych nosiło mnie na lektyce. To nie jest baba na te czasy, wiesz. Skończyłbym gorzej niż R. Kelly. A nie musiałbym na nikogo nasikać. Ale ładnie cię przygotowałem. Pięknie. Ale chcemy tą księżniczkę Leję z powrotu Jedi, jak jest ubrana w taki metalowy bikini na złote statku Jabby. I te takie... I kręciołki. Kręciołki. Ajajajajaj. Wiem, co będę widział, jak oczy dzisiaj zamknę. Nie Margaret Thatcher. I to nie miecz świetlny. Myślisz, że oni mieli gryzaki świetlne? Świetlne dilduchy? No. Nie wiem. Ale czas sprawdzić. Będziesz miał okazję. Słowo na dziś. Tak. Zaczynaj. Słowo na dziś z Gwary Śląskiej, razem z całym słownikiem języka śląskiego, nadesłała Magdalena, za to serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. I słowem na dziś, które zostało w mojej preselekcji wybrane, jest pultok. Jak? Pultok. Pultok? Pultok. Możliwe, że widziałem. Spróbuję. No. Butelka. Jak? Butelka. Nie. Dobra. Kurtka. A już myślałem, już tak jak robię. Myślałem, że jesteśmy w domu. No? Nie. Co to jest ta kurtka? Może nakładasz. Kap. No co? No indyk, kurwa. Myślałem, że rybka, wiesz, akwarium, no, że pływa. Że każdy neonek tak robi. Jak pul? Pultok. 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 Sprawdziłem, internet indyk potwierdza. Indyk. Gwarze Śląskiej. Indoor. Czyli mamy w Stanach święto pultoka. Tak. Pol. Nie. Bliżej To brzmiało jak topielec. Trochę jak Mario Bros. Może. Kogo? Efekty dźwiękowe z Mario. To ja łaciną, tak no, jak obiecałem. Tonsura. To by zabrzmiało jak z japońskiego. Dobra, jeszcze raz. Przepraszam, emocje. Z łacińskim akcentem. No. Tonsura. Dobra, jeszcze raz. Tonsura. 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 Przez ty. Tak. Tonsura. I U otwarte. Sztućce. Masz to. Mam sztućce. Masz to na sobie. Koszulka. Nie. Czapka. Nie. Spodnie. Nie. Gacie. Nie. Skarpety. Nie. Napletek. Nie. Włosy. Nie. Skóra. Brwi. Rzęsy. Nie wiem, co ty musisz się klepnąć w plecy. O do co tyłu, chodzi? Do tyłu. Plecy. Jeszcze, nie, że ze słowami do tyłu. Koszulka. Nie aż tak do tyłu. Co to jest za przebijanie? Mów! Tonsura jest to łysy krążek na czubku głowy. Kłaniam się. Głównie o zakonników, wycięty, wystrzyżony. Mój jest naturalny. Twój jest naturalny, jesteś naturalną tonsurą. Nie zero podróbek. Nic wycinać. Tonsura! Powiem po łacińsku. Tonsura! Kul. Wolę tak indyk. Wolę tą łacinę niż tego indyka. No tak, no twój...
Dziecko wpadające do Wisły. Bul, 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 bul. Nie, u mnie był neonek. Dobra, jedziemy dalej, bo się nie dogadamy, mam takie obawy. Od czego zacząć, Marian? Od czego zacząć w tym kąciku gratulacyjnym? Bo ja mam gratulacje, mam antygratulacje, mam trochę o nas, mam trochę o świecie. Nie, dajmy najpierw palmę pierwszeństwa innym. Guiz Hon. Kogo ty tam masz w tych Chinach? Co ty mi jakieś po prostu przedziwne chińskie historie opowiadasz? No bo tam jest dużo ludzi i dużo się dzieje. No to chyba, że tak. Małżeństwo po 4 latach starań o dziecko obwieścili sukces i szczerze gratuluję. I to tyle. Pierwszy. Nie no, żartuję. Co ty, jakąś chińską wyborczą czytasz? Anonsy społeczne? Po wynikach badań, ponieważ przyszli do szpitala, zlecono im pakiet badań, jak zawsze w tych przypadkach niepłodności albo w wypadku problemu zajścia w ciążę robi się. Po wynikach badań okazało się, że są zupełnie zdrowi i to nie tam leży problem. Wtedy na pomoc przyszedł pewien położnik, który nazywał się Liu Hongmei i odmienił ich życie. O nie, nie. Były błędy logistyczne. Niego również należały się gratulacje. O nie, 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 nie. Okazało się, że 4 lata starań o dziecko były bardzo bolesne. Nie. A kobieta jest nadal dziewicą. Wiedziałem. Położnik rozpoczął od zera edukację seksualną, która okazała się niezbędna. Dał kompas, pokazał, gdzie jest igła, gdzie jest północ, gdzie jest południe. Gdzie się wchodzi, gdzie się... Nie I braki w wychowaniu seksualnym doprowadziły do tego, że przez 4 lata starali się o dziecko. Opisz to ładnie słowami. Nie już da wiesz, się. Gdzie nie, jesteś. Nie da się. Nie. Powiem tak. Samochód w postaci pana Chińczyka miał dojechać do bram raju, a 4 lata na 4 lata się przez tunel. Zagrząc w błocie. Bez napędu. I kopał, i opony chodziły w kółku, i niestety już wiedzą jak, dowiedzieli się jak, i ta para będzie miała dziecko, a może już nawet to dziecko się urodziło. Więc słuchajcie, edukacja seksualna jest bardzo ważna. Nie, jest ważniejsza kwestia. Tak? Skąd ty to kurwa bierzesz? Wróćmy. Podaj źródło? To jest bardzo niszowa wiedza. Źródło? Tak. Gazeta.pl. Nie. Tak? Nie. Tak. Co, gazeta.pl opisuje analnych Chińczyków? No widzisz, po co tak brzydko? No i brzydko. No pewnie, fajniej powiedzieć, taplał się w błocie, 4x4. No, bardziej obrazowo, no. A słuchajcie, jak ktoś ma 4x4, to nie znaczy, że ma się taplać w błocie, żeby nie było. Ty się uspokój z tym błotem. No. Ja chcę linki. Ja żądam, wymagam. Już? Przeproś? Przeproś? To jest e-dziecko. Ale gazeta.pl, podstrona. Przepraszam. Brawa dla mnie. Z mojej strony również szczere. Tak. Nie żadne tam szydercze. Gratulacje dla Grzegorza Krychowiaka za zakończenie kariery reprezentacyjnej po 100 spotkaniach i 24 kartkach oraz milionach memów, które powstały na temat tego zawodnika. Jezusie Grzegorz Chrystusie, można Krychowiak powiedzieć. Zakończył karierę. Ale zobacz, niesamowita historia, co? Niegdyś jeden z najlepszych defensywnych pomocników na świecie, bo był taki moment. Był 2016 rok. Nigdy nie powiedział o nim, że jest wybitnym rozgrywającym, ale naprawdę wspaniały zawodnik na pozycji 6. Wybiegany, zdrowie, silny, waleczny. Bydlak. Naprawdę, wściekły pies na środku pola potrafił poskromić największe talenty. No a to, no cóż, no, będąc piłkarzem, ciężko jest zakończyć swoją karierę u szczytu umiejętności. Zazwyczaj wtedy zaczynasz odcinać kupony od tego, jak się rozwinąłeś. No jednostki. Łukasz Piszczek zakończył karierę reprezentacyjną. Takim... No, rok wcześniej niż mógł, może 2. No, ale to był taki moment, jak był podstawowym graczem Borussii Dortmund. Kapitanem. Grał w Lidze Mistrzów, walczył, bił się o Mistrzostwo Niemiec. No byłoby parę takich Krycha przypadków. Może rzeczywiście, może rok, może 2 za długo, ale dociągnął do setki, fajny elitarny został klub, legendą. Który się znalazł, został legendą. No i myślę, że dobrze dla wszystkich, biorąc pod uwagę kilka ostatnich spotkań. Między innymi dla Bartka wszystkich. Ślisza.
Tak. A no. Słyszałeś, co powiedział Bartek Ślisz po tym, jak dowiedział się? No nie. A to ja ci powiem. Pokażę ci. Jesteś gotowy? Tak. A nie mówiłem, Calinka? To się musiało tak skończyć, no. A teraz będą telefony, Halinka. Teraz będzie, panie Fertku, może by pan przyszedł, prawda? Może by pan kulturalnie wypił, napił się kurakało. I tak teraz będzie z Bartkiem Sliszem. Panie Bartku, może by pan pograł? Pokopał. Zaraz wróci Jakub Moder i się skończą telefony do pana Bartka. No, na chwilę będą. Na chwilę będą. Gratulacje, dziękujemy za masę emocji. Mamy nadzieję, zazwyczaj jest tak, że z czasem zapamiętuje się te lepsze, no pewnie, fajniejsze tak. momenty. Chociaż Jezusowy Krycha też był fajny. Był memiczny. Memiczny. Ale też ostatnie te lata były takie, może miesiące, te przerzucanie się z dziennikarzami zupełnie niepotrzebne, ta ironizacja pozbawiona jakiegokolwiek żartu. Rzucało zbędny cień na fajną karierę, na fajną postać. Tak. Z mojej strony gratulacje dla Andrzeja Saramonowicza. Nie zdążyliśmy tego tydzień temu opowiedzieć, jest to troszkę już zaszła historia, ale warto wspomnieć. Skrytykował Sanach po koncercie na Narodowym. Cytuję, jestem rozczarowany, gada i śpiewa o pierdołach. Powiem tak, ja myślałem... Wybitny twórca, że delikatny artysta. Który porusza ważne tematy. Obok, społeczny. Obok Agnieszki Holland i... Zanussiego, myślę, że jedna z ważniejszych osób twórczych w tym kraju. Oczywiście, która swoim artystycznym piętnem odbiła się na całym społeczeństwie i kulturze polskiej. Kształci kolejne pokolenia Polaków. Tak samo pokazuje różne absurdalne historie, jak Bareja niegdyś. No, legenda, tak? Polskiego kina. Postać kultowa. Którego sztuka uczy, nie bawi, tylko może to uczy, skromne, wychowuje. Ale można powiedzieć legenda za życia. Postać pomnikowa. Tak, Spiżowa. Spiżowa. Ja myślałem, że jak się idzie na koncert, to żeby posłuchać muzyki. Jeżeli idzie się do teatru, to żeby zobaczyć sztukę. Jeżeli idzie się do kina, to żeby obejrzeć film. A on był na koncercie? On słyszał. Stał pod Narodowym. Słyszał. Koledzy mu mówili. Był na francuskiej na kebabie. Koledzy mu mówili. Jest rozczarowany. Czy ty też jesteś rozczarowany, że Sanach gadała o pierdołach i tylko śpiewała? No ja znam jedną piosenkę Sanach. Ale jazz? Ale jazz. To nie jego? Hardkorowo pada deszcz. Czy to Bambino? Ciągle pada deszcz, a ja taka uśmiechnięta. Ale byłby duet. Lepszy niż Tomaszem Kotem. No byśmy byli jak Lady Gaga i Bradley Cooper. No luzacz. Tell me something. Shalom, shalom. Shalom, shalom. No i zastanawiam się, kiedy przyszedł ten moment, że na koncert nie idzie się tylko, żeby posłuchać muzyki, tylko idziesz po jakiś większy... W ogóle gorsze gówno w radiu grają. Naprawdę. Te piosenki są od dawna o niczym. Od wszech dawna są o niczym. Był rok temu na Narodowym. Aha. Znachor z Afryki. Też był. Też moja pewnie. Babka za życia była. Kurde, w The Police grał Sting. Nie, chciałem powiedzieć Eric Clapton. Był Sting, wyszedł wtedy Maciej... No to jest liryczny artyst. Wyszedł wtedy Maciej Sztur na scenę, przetłumacząc pewne sprawy polityczne, ale wtedy było nawiązanie, powiedzmy, do Ukrainy, przyjechał gość ze Stanów, chciał coś przekazać, podziękować, wyrazić swoje wyrazy współczucia, ale Sanach nie jest Stingiem, po pierwsze. Ma fajnie, że zauważyłeś. 20 parę lat. Ale też młoda dziewczyna. Podobno ma takie piosenki, gdzie ten tekst ma jakiś głębszy sens. Siadasz wieczorkiem z Fergusonem na kolanach, tak. I słuchasz sobie. Oj, posłuchajmy sobie Sianach. Czyś to oszalał. No przy nie, ladies? W muzyce, w sztuce jest miejsce na wszystko. Kurza dupa. No jak robisz testosteron, gościu, to nie masz prawa krytykować ludzi, że śpiewają o pierdołach. Pierwsza sprawa. Jeżeli ktoś chce jakieś wartości inne zawrzeć, wyższe, to robi to w tekście piosenki. Tak. No nie każdy jest Wojciechem Młynarskim, że jest królem słowa, że potrafi tym zakręcić, wirtuozersko zabawić się sylabami. No nie każdy musi to robić. Ładnie. I tam jest miejsce na tą przestrzeń. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może sobie między piosenkami też pogadać. Ale nie oczekujmy od młodej dziewczyny, która świetnie posługuje się pianinkiem. Na której hardkorowo pada deszcz. Jest jazz, jest Tonic Espresso.
Warszawa. Też było. Tonik espresso? A jeszcze był ten. Pomóż. Frappe. Kolońska latte. I ślugi. Kolońska i ślugi, tak. No, ona jest... A cappuccino? Niech będzie cappuccino. Nas... Tak. Pam, pam. I wszystko ona pam. Śpiewa sobie o cappuccino, kawkach, chłopakach, zacząłbym deszczykach. Od tego. Niech sobie śpiewa. W Polsce śpiewa. Jest, nie wiem, 3, może 4 artystów, którzy solo są w stanie zapełnić Stadion Narodowy. W Szoblance? Solo? Przepraszam. Wstydź się. Poważna rozmowa o sztuce, o kulturze. No tak, no Podsiadło się udało, Stako było, więc Stako też pewnie by zapełnił, Sanach zapełniła, Doda by nie zapełniła. To coś w niej jest, bo i tutaj trzeba uciąć, czym się to podoba. I niech pada deszcz i będzie jazz i tyle. I cappuccino, i kawka na wynos. I kawka na wynos i skończmy. I elo, koniec. I skończmy tą dyskusję. Dla mnie brzmi poważnie. 60 tysięcy ludzi przyszło, zapłaciło za bilety. Z dziećmi. Rodziny całe hajs bawiły jest się. Jest na koncie. Tak jest. Kogo on by sobie życzył tam? Że o czym mają śpiewać? No, może to Karczuk. No, tak. Poezję śpiewaną. Niech sobie pójdzie na koncert Yoko Ono. To jest wyższa sztuka, jak ludzie z Pałacu Kultury wybiegali, za łby się trzymali, za co oni pieniądze zapłacili. I nikt im nie odda. Nikt im nie odda. Z mojej strony gratulacje, lecą prosto do Afryki. Afryka. A konkretnie do wyborów Miss Universe Zimbabwe. Wydarzenie wróciło po 22 latach przerwy i wzbudziło wiele kontrowersji. Co śpiewacie afrykańską piosenkę? Poproszę. Szoszoloza. Szoszoloza. When you love Aleka. When you love Aleka. Czytam, że Hakuna Matata będzie. Afryka. Wszystko byłoby pięknie. Powrócił ważny konkurs. Wybrali chłopa. Istotny. No, nie, to było chyba w Holandii tak. Czy A było? Było gdzieś. No, nie można powiedzieć, że chłopa. Widzisz, no, jeszcze nie rozumiesz wszystkiego. No i żółty pieniążek. Dzień dobry. Moink. Nie ma w tym nic dziwnego. Fajny konkurs. Udało się rozegrać po 22 latach przerwy. Wygrała dziewczyna, tylko że biała. Białoskóra. Dziewczyna. Teraz sympatyczna, ładny uśmiech. Jako fan programu Twoja twarz. Brzmi znajomo. Czy to rasizm? Fani konkursu brzmią. To nie jest nasza reprezentantka. To jest jedyna białoskóra dziewczyna w tym państwie. A jakby tak było? A jakby znaleźli jedną rodzynkę? No ale kto to widział? Jestem zaskoczona. To jest jeden z głosów rozsądku, że wielu z was tutaj nie wie, że w Zimbabwe również mieszkają biali ludzie, podobnie jak w RPA. Inna z kolei osoba pisze, że biała kobieta może być Miss Zimbabwe w prawdziwym świecie, ale czarnoskóra dziewczyna grająca fikcyjną postać Syreny to już dla niektórych za dużo. O Jezus. No jak się odniesiesz? Spieliś. Jak się do tego odniesiesz, do białej Syrenki? I mi Zimbabwe. Mam taką swoją teorię, ale jak ją wygłoszę, to dostaniemy czerwonego do mnie. To inne pytanie. Bo ona powie... Ja ci powiem z własnego doświadczenia. Z własnego doświadczenia. Zacznij, później będzie pamiętasz, pytanie techniczne. Pamiętasz, jak byłem prezesem drużyny futbolu amerykańskiego? Był taki moment. Przepisy pozwalały na ściągnięcie 2 amerykańskich zawodników do składu. Moja zasada brzmiała tak. Nie ściągamy białych Amerykanów, bo białych mamy na miejscu. Więc ściągamy coś, co będzie dodatkowo atrakcyjne i przyciągało ludzi na stadiony. I tak było. Jak zabrałem moich afroamerykańskich zawodników po turnę szkół podstawowych w Ząbkach, to nauczycielki wyrywały dzieciom kartki z zeszytów, żeby nasi zawodnicy mogli się tam podpisać. Ona nie wiedziała, skąd on, co on jest. Nieważne. Nieważne. Z importu. A jakbym wziął 2 białoskórych Amerykanów? Rudych. Nikt by nie stał w kolejce. Gdzie tam? To ktoś po jakimś Cambridge University School of English w Warszawie. Woźny by nawet szmatu nie chciał zdzielić. Pomocy. Ale ja nie oglądam konkursów, ale jak już bym oglądał, to życzyłbym sobie, żeby przedstawicielka Zimbabwe była jednak czarnoskóra. No dobrze. Oglądasz, bo ona pojedzie teraz na wybory Miss Świata jako reprezentantka tego kraju afrykańskiego na Z i nie wiesz, co się stało. Bym nie opowiadał ci tej historii.
i oglądasz i wychodzi ta Miss. Regulujesz odbiornik. Nie, no sprawdzam na Google, czy mi się nie pojebało. czy grafika się komuś nie zwaliła? Czy w nie swoją kolejkę weszła? Ja bym do JDMI dzwonił, czy sygnał im dobrze nadaje, bo kolory nie przechodzą. No byś przyjął, że to jest jednak bubel. Bubel. Coś poszło nie tak w jak realizacji. Jak to mawiał klasyk polskiej telewizji, proszę nie regulować odbiorników, on naprawdę tak wygląda. Amen. Amen. No, ale... czy sprawa jest już rozstrzygnięta, czy będzie jakiś proces arbitrażowy? I... Nie, no leci. Wiesz, gdzie będą wybory? W fajnym miejscu generalnie. Gdzieś bardzo daleko, ale nie pamiętam gdzie. Klasa. Klasa sama w sobie. Ja mam już tylko antygratulacje. Ja mam jedne gratulacje dla nas i jedne antygratulacje. No to lecimy. Ostatnie gratulacje. Gratulacje dla nas. Aha. Marian, kolejny tydzień bez przypału. Kolejny tydzień na fali pozytywnych komentarzy i wiadomości, a czytałem, że polscy youtuberzy nie mają tyle szczęścia. Fala skandali, fala nadużyć, brzydkich zachowań. Dobrze to nazwijmy, bo skandalem czy nadużyciem to może być to, że wziąłeś od ziomka 200 zł i mu nie oddałeś. Albo kogoś puszystego nazwałeś grubasem. Na G. To jest skandal. Skandal. Ale to, co obecnie się dzieje, oczywiście nikogo nie możemy skazać, bo jeszcze wyroków nie ma. Nie możemy, bo ja nie znam tych ludzi. Druga sprawa, są tylko oskarżeni, ale oskarżenia parszywe. Są nie tyle poważne. Obrzydliwe. W sensie to już jest Tam było plucie na dzieci? To już jest najgorszy krąg piekielny Dantego. Ten już praktycznie ostatni. No naprawdę, przywoływałem go dzisiaj do tablicy, ale tam śmierdzi R. Kelly'm na odległość. I nie chodzi tu o piosenki z kosmicznego meczu. Ludzie! Ale chciałem uspokoić naszych fanów. To nie my. Nie mamy z tym nic wspólnego. Nie ma nas na liście. I tak, na luzaczku, my jesteśmy już w tym wieku, że kiedy widzą nasz 16-letnie dzieci, gwizdzą gwizdek i przybiega wychowawca. Więc my nic złego nie zrobimy. Byśmy się nawet z 16-latką nie dogadali. Albo grzecznie podpowiadają, że jest zniżka w aptece na rutynioskopię. Tak. I na kolagen. Czy przeprowadzić pana przez ulicę? Nie, dziękuję. Teraz tak będą taki... Ja nie wiem, czy można pod szkołę podejść. O, a powiem ci jeszcze taką ciekawostkę, jeżeli chodzi o te dzieci. Zupełnie niebezpieczne. A dobrze. Bo się śmiejemy, ale obrzydliwe są te... Śmiejemy się tylko z sytuacji, historii, z siebie, ale nie z tego, co się wydarzyło. Ganimy totalnie. W Kanadzie podobno jest tak, że jeżeli przejeżdżasz, powiedzmy, weźmy pod uwagę Ontario, Quebec. I tam jest tak zimą już, że nikogo nie ma, bo starsi ludzie już nie wychodzą z domów i chodzą tylko dzieci do szkoły. I jest taki niepisany zakaz pytania się nawet o drogę, jeżeli jesteś turystą, bo od razu jesteś jako ten zły człowiek brany pod uwagę. Na P. No. Pido alert. Niesamowite. Oj, ganimy. I jeszcze są jedne antygratulacje ode mnie. Słucham. Dla nas. A za co? Ugięliśmy się pod presją YouTube'owych protestów i po raz pierwszy w historii istnienia naszej audycji usunęliśmy materiał z YouTube'a. Ale drodzy państwo... Jest na TikToku jeszcze. Chciałbym wystąpić jako adwokat. Diabła. Jako adwokat audycji Bulwar Podlaski. Myśleliśmy, że żartowanie sobie z tego, że chciałbyś mieć dzieciaczka na sprzedaż, żeby kupić nowy telefon, jest żartem tak abstrakcyjnym i tak absurdalnym, że samo przez się broni, że to fikcja. Ale nie. Zgłoszenia poszły. Ale nie. W ilościach dużych. Może widzimy się po raz ostatni. Słuchajcie, znalazło się grono chorych świrów na YouTubie, które stwierdziły, że namawiamy ludzi do sprzedaży dzieci. Handlu. Przyszedł jeden, zwołał innych, reszta zwołała resztę. I tak oto się zebrała jakaś masa ludzi, która ze świętym przekonaniem i przeświadczeniem myślała, że właśnie namierzyła szajkę ludzi handlujących dziećmi. A z racji tego, że YouTube jest najmniej liberalny ze wszystkich social mediów... Najgorsze miejsce na ziemi, jak się okazało. To tam trzeba niestety uważać. Także nie zdziwcie się, jeśli za niedługo na wszystkich naszych materiałach będą pojawiały się błyskające lampki i czerwone chorągiewki, że to jest audycja satyryczna i żeby nie brać tego na poważnie. Ale jeżeli nas skażą, nie zapomnijcie o nas.
Wyślijcie paczkę. Chlebek. Ze smalcem. Chlebek za kraty. I to chyba wszystko. Dopóki jesteśmy wolni, to tą naszą wolnością i z naszą wolnością dziękujemy za dziś. Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy dla wszystkich, dzięki którym to robimy, dla których to robimy, którzy też współtworzą tę audycję i współtworzyli w tym tygodniu. Bazując na naszych YouTube'owych doświadczeniach, dziękujemy wam za to, że rozumiecie. Że... Nie muszę nic więcej mówić, że po prostu rozumiecie. Wy wiecie, o co chodzi. Tak jest. Rozumiecie, nie trzeba wam mówić, że to jest kurwa dowcip. To jest fajne. Cieszę się. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że byliście. Pamiętajcie o naszych social mediach, klikajcie co trzeba, odhaczajcie co trzeba, polecajcie znajomym i rodzinie i co? I czekamy na siebie za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Może nas jeszcze nie zamknął. Ciao, adie, do zobaczenia. Arrivederci. Pa, 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 pa.